Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie z naszego ogrodu. Ten ogród na pewno już znacie. Ogród naszych rodziców, który ma tam około 15-20 lat. I z racji tego, że idzie wiosna, to między innymi tym ogrodem będziemy się również zajmować. Zanim przejdziemy do całego ogrodu, żeby pokazać wam, co jest tutaj w ogóle do roboty, bo to nie było tak, że rodzice zajmowali się nim jakoś tam co roku, nie wiadomo jak. To chyba było tak, że na początku, nie? No, kilka lat zajawki było, tak. A potem przerwa i to wszystko sobie samoistnie rosło. Teraz jakieś tam były drobne stylizacje poczynione. Natomiast można teraz się zabrać troszeczkę bardziej za ten ogród i go ogarnąć. Ale żeby to zrobić, to miło mi poinformować, że naszym głównym ogrodniczym sponsorem kanału została firma Cedrus, która dostarcza nam cały sprzęt. Słuchajcie, trochę tego sprzętu do nas dotarło, nie jest to jeszcze wszystko, więc w tym filmie pokażemy wam cały ogród, pokażemy wam sprzęt, co, jak, z czym, po co i dlaczego. Natomiast w każdym filmie, w którym będziemy używać po prostu tego sprzętu po raz pierwszy, opiszemy po prostu bardziej dokładnie, co to za sprzęt, wady, zalety, cechy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast teraz pokrótce będzie wam się na ekranie na pewno wyświetlały pełne nazwy i w opisie oczywiście będziecie mieli wszystko podlinkowane. Więc pierwsza sprawa, mamy nasze nożyce elektryczne razem z akumulatorem. Akumulatory dostaliśmy dwa razem ze stacją ładowania, ale myślę, że to po prostu później gdzieś tam wam przy okazji pokażę. Potem mamy podkaszarkę spalinową, mamy dodatkowo kosiarkę spalinową, dosyć potężna maszyna, więc na pewno da radę. Będziemy ją wykorzystywać, oczywiście ten cały sprzęt u nas w ogrodzie, i poprosiliśmy również o kosiarkę spalinową. Mamy kosiarkę spalinową, tą taką marketową, ale okazało się, że niestety jest ona za mała, nawet jeżeli chodzi o to koszenie takie przed płotem. Dodatkowo no raz w roku wypadałoby skosić tą trawę właśnie na wiosnę, dodatkowo jakaś wertykulacja, więc żeby zbierać te wszystkie śmieci, to porządny sprzęt na pewno się przyda. A jak o wertykulacji mówimy, to oczywiście mamy wertykulator od firmy Cedrus. Jest to flagowy model, nowość z tego co widziałem, silnik Hondy, więc na pewno będziemy z tego zadowoleni. Kolejna sprawa to jest narzędzie 4 w jednym. Powiem wam, że super z tego sprawa. Będziemy chyba najwięcej korzystać, w sensie ułatwi najwięcej nam pracy, bo mamy raz, że nożyce na wysięgniku, dwa, że mamy tą taką podpilarkę, no i normalnie ona służy jako podkaszarka. Dodatkowo mamy jeszcze jedną przedłużkę. A jak widzicie, no z tej strony tu je mają około tam 3-3,5 metra, a z tyłu za chwilę jak przyjdziemy, one mają pewnie ze 4 metry albo i nawet 5. Dodatkowo mamy piłę tarczową, również firma oczywiście Cedrus. Dojedzie do nas jeszcze kompresor i dojedzie do nas robot koszący, automatyczny robot koszący, żeby tata nie musiał już w końcu biegać z kosiarką. Zamontujemy sobie to wszystko, porównamy też pracę, no bo jak wiecie, u nas działa inny robot, więc będziemy mieli jakieś tam sobie porównanie i to wszystko oczywiście zobaczycie na naszym kanale. A teraz możemy przejść się w takim razie, skoro już poznaliście sprzęt, który będzie z nami pracował. Oczywiście, jeżeli czegoś tutaj nie ma, a czegoś będziemy potrzebować, no to będziemy używać to, co jest u nas na stanie, ale myślę, że do metamorfozy, w cudzysłowie, jeżeli można tak nazwać, tego ogrodu i do prac w naszym ogrodzie, myślę, że to w zupełności wystarczy, więc przejdźmy teraz do prac. Słuchajcie, no ogród swoje lata już ma, więc można powiedzieć, że on już przerósł i wypadałoby tak naprawdę większość z tych rzeczy gdzieś tam wyrzucić, posadzić coś nowego, dosadzić i potem to z roku na rok jakoś tam pielęgnować i to kontrolować. Natomiast no, domyślam się, że moim rodzicom się też nie chce, więc to co jest... Nie chcę ci się biegać na pewno, no mówię. Więc stawiają raczej na zimo zielone
elementy, które już tutaj są i już nic więcej nie chcą w ogrodzie robić, stąd też na przykład kosiarka, która będzie sobie jeździła automatycznie. Więc tak, tutaj z tej strony mamy tu je szmaragd. To jest szmaragd, to wiecie, te takie małe i w ogóle. One generalnie tutaj chyba z tego co pamiętam słabo rosły, nie? No bo tu stała orzech. Tak, bo tutaj były po mojej prawej stronie były dwa duże drzewa, tu był wszędzie cień, no i generalnie były obsikiwane przez psa cały czas, co możecie zobaczyć, że one są i tak podcinane. Od dołu, więc je będziemy też formować, przycinać delikatnie je tam z góry, wyrównamy, żeby złapały jedną linię i podetniemy je również od dołu, tak żeby mniej więcej złapać jedną linię, żeby to jakoś ładnie i foremnie wyglądało. Możemy przejść do tyłu. Słuchajcie, no ja pamiętam ten ogród, bo ja miałem... Byłem w trzeciej klasie podstawówki, kiedy rodzice zaczynali tutaj działać. Jeszcze tutaj pamiętam był warzywnik, nie? Potem się to wszystko zmieniało. No te tujki to były takie, te sosny z tyłu były również bardzo malutkie. No więc to wszystko urosło. Do tego momentu również będzie jeździł robot koszący, no bo z tyłu, jak widzicie, to wszystko jest zacienione. To wszystko naprawdę bardzo mocno porosło. Grzybki tu zbieramy. Tak. Co? Mamy tutaj brzozę, tą wierzbę płaczącą, którą u siebie też... To jest płacząca? Nie, to się jakoś inaczej nazywa, nie? No chyba płacząca, tak, bo ona się ale u nas też z tyłu ją posadziliśmy, właśnie stąd były te odnogi, więc no mam nadzieję, że to odbije i będzie rosło. No tutaj nie da się nic zrobić, są igły, są szyszki, więc no tutaj zostaje tak jak zostaje, to wszystko jest zasłonięte. Natomiast tylna ściana, jak możecie zobaczyć, to jest ściana stój i to są już nasze brabanty, które mamy również u siebie. No i teraz możecie zobaczyć, one z tego co pamiętam były posadzone chyba w jednym sezonie. Tak, w jednym sezonie szmaragdy i brabanty, znaczy szmaragdy i brabanty i one są no ze 1,5 albo 2 metry wyższe niż tamte i są też przycinane u góry. No to zobaczcie, ja mam 1,80 m, ręka 2,5, no to ze 5 metrów będzie taki tuj szmaragd i ona ma ile? Z 15 lat, nie? No one wszystkie jednakowo, dziś 18 lat będą miały. 18, no. Okej. Okay. No to, ale one były przycinane solidnie, nie? Tak, z tego co wiem, ty je traktowałeś tak, tak. Że tam ogień. Do płotu, patrzcie, możecie zobaczyć jak one urosły. Były posadzone takie małe jak nasze. Gdzie jest płot? No to jest no prawie 2 metry by było, co? Z półtora spokojnie. Do płotu i tak samo z tyłu te, nie wiem co to jest, świerk zwykły jakiś tam, te świerki były takie posadzone tam, nie? A teraz mają ze 15 metrów. Także tutaj będziemy się też tą ścianą zajmować, no jak widzicie jest trochę pracy, więc na pewno sprzęt się sprawdzi się albo nie. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Też będziecie oczywiście o tym informowani, bo muszę wam też powiedzieć, że to, że Cedrus został naszym głównym sponsorem kanału, ogrodniczym głównym sponsorem kanału, to nie znaczy, że jesteśmy związani tutaj jakimiś, że nie możemy mówić tego, jak jest. No po prostu, jeżeli coś nie zda egzaminu, to powiemy, więc mam nadzieję, że będziemy obiektywni w tym temacie. Będziemy starali się też przyciąć górę z drabiny plus z naszym wysięgnikiem, bo i tak wysięgnik i te urządzenie 4 w jednym z pilarką na pewno tutaj nie sięgnie, więc będziemy musieli się jakoś tym ratować. Przechodząc dalej, mamy tutaj dwa potężne świerki. Srebrzysty? Tak, srebrzysty jakoś tak, a ten zwykły, nie? Zwykły jest, tak. One były mojej wysokości. Busikiem przywieziony. Były posadzone. Były trzy, nie? Trzy miałeś. Trzy. A jeden był z przodu? Jeszcze Trzyma. Posadzony? No. No i teraz zobaczcie, co się z nimi wydarzyło po tych... One były później chyba, nie? One tam troszkę później, tak. 2-3 lata później były posadzone. No i tak to... Prawdziwy las. Mistrzostwo świata, jak one urosły. Dobra, tutaj robot jeździć nie będzie, bo tu jest wychodek dla psa, no i też jest cień, jest mech, więc tutaj nic robione nie będzie. Ale tutaj sąsiad ma tujki, on je ostatnio potraktował dosyć mocno, no i od jego strony one wyglądają o wiele lepiej, wiadomo, no a od tej
niestety niekoniecznie, więc tutaj też będziemy starali się to jakoś tutaj przycinać i zagęszczać, żeby ładnie to wszystko wyrównać. Od tego momentu również będzie jeździł nasz robot. Oczywiście cały ogród trzeba będzie przygotować tak, żeby ten robot mógł wszędzie wjechać, wszędzie dojechać, wszędzie przykosić, dokosić i tak dalej, ale myślę, że tu będzie o wiele łatwiej niż w naszym przypadku. No i co, od tej strony oczywiście te świerki prezentują się zupełnie inaczej i o wiele ładniej. No ale to wszystko było naprawdę takie i zobaczcie jak to zarosło, więc jak planujecie ogrody i teraz wiem, że tak samo jak my planujemy ogród, no, że trzeba mieć z tyłu głowy, że za 10-15 lat to będzie wyglądało zupełnie inaczej. Tutaj również sosna i czereśnia, natomiast z tymi sosnami, tak jak mówiłem, będziemy sobie działać, żeby je jakoś tam poprzycinać, uformować, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Tutaj mamy bluszcz. Tu w ogóle kiedyś była piękna trawa, a teraz niestety jest też mech i no, wygląda to jak wygląda. Tam jest taras. Do przodu też będzie oczywiście robot jeździł. Będziemy formować te tuje, bo tutaj te tuje to w ogóle mają chyba jeszcze z 5 albo 10 lat więcej, tak, nie? Tak, one tam mają, one są w ogóle z 10 metrów mają. No i trzeba będzie coś w ogóle wykombinować, żeby robot wjeżdżał do przodu, nie? Trzeba będzie im przejazd zrobić. Nie chcesz, żeby z przodu jeździł? Nie, z przodu, kosiarką zwykłą będę prosił. Tak? No dobra, no to jeszcze jest kwestia do przegadania. No i główny temat też, którym będziemy się zajmować, to jest trawa, czyli skosimy ją, zrobimy wertykulację i tyle. Dosiewki, nawóz i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo trzeba powiedzieć, że tutaj gleba jest też beznadziejna. Mówisz, że co? Popiół jest. Wiktor w ogóle jak tu biega, to ma zawsze takie czarne łapy, że po prostu możesz nie niszczyć. No i z tą trawą też tata nic nie robił, jakby z roku na rok, w sensie nie było tak, że jakoś się spinałeś, nie? Wertykulacja to chyba w zeszłym sezonie, co wam mówiłem, była zrobiona. No a tak, no, wygląda to jak wygląda. Tak naprawdę, żeby to doprowadzić do takiego super stanu, to wypadałoby to wszystko zaorać i zasiać nową trawę, ale to też nie o to chodzi. Trzeba zrobić z tym tak, żeby było dobrze. I jeszcze na sam koniec możemy przejść do kostki, bo pamiętacie, myliśmy tą kostkę ostatnio. No i ona jest czysta, natomiast w niektórych momentach wychodzi mech, tak jak możecie zobaczyć. To wszystko było doczyszczone, natomiast teraz no, wychodzi i to jest normalna sprawa, bo tak jak mówiliśmy wam wcześniej, nie zapiaskowaliśmy tego, więc nie zabezpieczyliśmy też niczym tego, no więc tak to wszystko wygląda. No i co, moi drodzy, tak to się prezentuje. Tutaj z ogrodu rodziców powstanie raz, dwa, trzy, cztery materiały, jakoś tak. No i oczywiście w międzyczasie będziemy pracować nad naszym ogrodem, więc trochę pracy tutaj będzie i kilka godzin razem spędzimy. Musicie dać w komentarzach kilka słów otuchy dla taty, bo się wstydzi i nie chciał dzisiaj wystąpić, więc w następnych materiałach może będzie inaczej. W następnym materiale będę pracował, się pewnie się pokazywał. Okej. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj wyczerpałem temat i razem z firmą Cedrus żegnam się z wami.